społeczno-kulturalna i budowa dróg gminnych miejscowości Kuźnia i Nowolubsk. W Kwileniu budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Kwileniu. I tutaj jest zaplanowane 10 tysięcy, a wydatki tylko 77 zł. Tak, to jest związane z tym, że w chwili obecnej dokumentacja na ten odcinek jest przygotowywana i tutaj też trzeba było wyciągnąć jakieś materiały. Ale na który odcinek? To jest ten odcinek 90... za Świetlicą. Za Świetlicą, to w pracach, tak, w tym czasie. Tak. No tak, tutaj podjęli mieszkańcy, jak uchwalali. No 10 tysięcy tam było na to. Potem jest... Tylko, że my jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji. Jest już jakby dokumentacja. Te zadania, które tutaj pani przewodnicząca komisji czyta, to te, które nie są zrealizowane, to one są na przykład, część z nich jest już w trakcie realizacji, tak? Nie jest realizacja ich nie jest ukończona, ale jest to jest tak, że nic się nie dzieje. Tak. Budowa na powierzchni linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwileń przy posesji numer 2C. 2C. A jak tam to jest pas właśnie wojewódzki, drogi wojewódzkie. Tutaj zadanie to najprawdopodobniej będzie realizowane przez oświetlenie uliczne i drogowe. Przekażemy przygotowaną dokumentację i oni będą realizowali to zadanie. Aha, a te nasze, bo tam było też 10 tysięcy przeznaczone, to oni połkną, czy jak to? Tak. Aha, to połkną to. Bo to oświetlenie uliczne to będzie ich wtedy, ich własnością, tak? A dokumentacja tylko gminy, tak? Tak, i ale my tą dokumentację przekazujemy i oni przystępują do realizacji. No to kurczę, jak ich będzie własnością stanowiło, to czy to musimy za to płacić? Ale będzie nam zawsze, tak? No pewnie. Powiedzieliby, że niepotrzebne? Będzie nam służyło. Będzie nam służyło, zgadza się, nie? Ale z własnością i będzie to tak służyło, nie? No, już nie będzie chodziło w nasz majątek. I jeszcze w tej chwili zaplanował utwardzenie terenu kostką nurkową i imprezę integracyjną. No, tutaj właśnie dzisiaj imprezę trzeba projekty robić, bo trzeba było właśnie jakieś zebrania i przesunąć. Tak. Tam jest rozwinę, to zebrania będą tak się jak 1500 złotych. Zebrania tak się wygląda właśnie na kolejny fundusz sołecki, który będzie może też zrobić zmiany w bieżącym funduszu sołeckim, nie? Albo oddzielne spotkanie, bo podejrzewam, że raczej nikt się nie zauważy na organizację takiej imprezy integracyjnej. Linie przebudowa drogi gminnej działka 243 i 208, zakup monitoringu i sprzętu medialnego, spotkanie wielopokoleniowe, wsparcie działalności kulturalno-oświatowej i utrzymanie porządku estetyki otoczenia, utrzymanie zieleni i koszenie traw. Nowa Kaźmierka, zrealizowana przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kaźmierce. A w trakcie realizacji dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych, doposażenie świetlicy w Nowej Kaźmierce i utrzymanie zieleni. Nowolipsk zaplanował remont wiatr przystankowych, dwie sztuki, tak, i tutaj to zostało zrealizowane, oraz w trakcie realizacji zakup kuchenki gazowej wraz z butlą, utrzymanie zieleni, zakup regałów magazynowych do pomieszczeń sołectwa i budowa dróg gminnych w miejscowości Kuźnia i Nowolubsk. Nowy Olesiec, to już wiemy ze sesji, wszystkie pieniążki przeznaczył na wykup tego gruntu, tak, i to zostało zrealizowane. Później w miejscowości Piła w trakcie realizacji koszenie trawy boisko, zakup i montaż wiaty garażowej, utwardzenie drogi numer 100, utwardzenie odcinka drogi numer 162 do zakładu pracy, no i też jest impreza integracyjna zaplanowana. Czyli tutaj nic jeszcze nie zostało. Nie, zaplanowana tutaj, zaplanowana jest to, że będzie miała coś. Trzy razy po 10 tysięcy, tak. Stara Kaźmierka w
budowa miejsca sportowo-rekreacyjnego w Starej Kazimierce, wsparcie działalności kulturalnej, zakup sprzętu AGD, utrzymanie zieleni i tutaj jeszcze też jest chyba w trakcie realizacji oświetlenie uliczne, tak? No, my jesteśmy przed zebraniem pieniędzy. Ale tutaj, bo my w tej chwili znowu dostaliśmy z Agencji Restrukturyzacji i tam, no nie wiem, ile wy macie, ale tu w AGD, bo my to już właściwie jesteśmy wyposażeni, to co na nas. I ja bym tu radziła przesunąć te pieniądze. Tak. Bo będzie problem, jak to wydatkować, bo to w końcu pewnie się trzeba rozliczyć, nie? Ale to w ramach tego rejestracji tych kół, no, te 3000, tak? Można się rozmawiać, bo teraz już trzeci raz, nie? Tak, tak. Można wnioski składać. Dobrze, i został nam na koniec Stary Olesiec, przebudowa drogi gminnej na działce 646 i tutaj jesteśmy, no ja zapytam, bo to swoje działki na jakim etapie, pani wiceburmistrz? Bo to są te tak zwane opłotki, nie? To są 646. To my jesteśmy w chwili obecnej, musimy usunąć zbiornik przeciwpożarowy. Termin na usunięcie tego zbiornika jest do 30 bodajże września, jak dobrze pamiętam. To jest tylko Szymański? Tak, bo tam były problemy, nie czy ja to jest w ogóle własność. To musiały być też stosowne zezwolenia, bo niestety ja przyjrzałam się. Procedura związana z powstaniem dokumentacji jest czasochłonna. Tak, najpierw coś jest, a potem czasami często dłużej trwa przygotowanie dokumentacji niż później samo wykonawstwo. No bo w sumie w jeden dzień coś takiego można usunąć. Tak, na papier to jest zabierają czas. Później mamy realizacja, już zrealizowana jest, tak? Budowa oświetlenia ulicznego na działce 62. Na działkach 29.3, 29.5.30 spotkanie wielopokoleniowe, doposażenie świetlicy, przebudowa drogi gminnej działka 69. To jest tam koło pana Marka, tak? Tak. Ale tutaj dopiero możemy cokolwiek robić w momencie, kiedy otrzymamy inwentaryzację powykonawczą po kanalizacji. Czyli najpierw kanalizacja, tak. A dopiero potem reszta. Dobrze. Czy do wykonania. Proszę bardzo. Czy do wykonania zadań z Funduszu Sołeckiego? Może ktoś czekać? Zadania prześwietlica, wyłożenia wostką grupową za wniosek chwilę, jak i później musiała być dokumentacja. Proszę? Czy pod te zadania wyłożenia wostką grupową terenów prześwietlica, zarówno później, jak i chwilę, musiała być dokumentacja? Musieliśmy dokonać zgłoszenia. Zgłoszenia, czyli jaka różnica między zgłoszeniem a dokumentacją? To jest dokumentacja uproszczona, ile kosztuje, jaka różnica w cenie między takim zawodem? Ale tutaj nie to, że różnica w cenie, są inwestycje, które wymagają rozbudowania dokumentacji i wszelkich uzgodnień z różnymi instytucjami, a są też takie inwestycje prowadzone, które są proste i trzeba zawiadomić organ architektury. I to zadanie, to między innymi w chwilę i później, jest takim zadaniem prostym. I na zgłoszenie, bez kosztów, czy jakieś koszty w związku z tym? A jeśli za to jakie? Około 1000, nie mam tutaj teraz przed sobą pytania. Już nie pieniądze. Chciałam się zapytać, bo w każdym miejscu po prostu coś jest zrobione, a na chwilę jeszcze nic. To czy coś jest, że tak powiem, na przeszkodzie? Możemy coś chwilę. Ale nie ma na przeszkodzie. Tutaj Państwo macie imprezę integracyjną, czekamy na sygnał. To może ich nie ma. Ale to nigdzie się od pana sołtysa. Koszenie trawy, sygnał pana sołtysa, zakup i montaż wiatry garażowo-magazynowej, to będzie połączone z realizacją projektu w Kuźni, gdzie jesteśmy w trakcie realizacji. Natomiast utwardzenie drogi numer 100 i utwardzenie odcinka drogi numer 162 do zakładu pracy, na chwilę obecną nie zgłosił się żaden projektant, który chciałby tą drogę zaprojektować, więc czekamy na kolejne oferty. Także dzieje się, tylko nikt nie jest zainteresowany. To jest tutaj do pana sołtysa, taka ta wewnętrzna, co wypowaliśmy, co odburzaliśmy. No i tutaj
tutaj koło stawu do Feleksa, nie? Tam, żeby, bo tam po prostu tam się... Także dzieje się, ale nie mamy wpływu na to, czy wpłyną oferty ci. No nie nasza wina. To jest a jak długo trwa takie, ta dokumentacja na przykład w kraju, żeby zrealizować? No myślę, że do końca roku powinna powstać, tak? Wszystko robimy. Tak prowadzimy działania, żeby ta dokumentacja powstała do końca roku. Ale szanowni Państwo, musicie mieć też to na względzie, bo my to mamy. Nie wiemy, co się stanie za chwilę, czy te obostrzenia będą większe, czy będą mniejsze, bo tak jak w pierwszej połowie roku zostały wstrzymane terminy administracyjne i niestety nie szło dokumentacji opracowywać. Dane są takie, żeby powstała do końca roku. No, ale jeszcze teraz takie pytanie mi się nasuwa. Jeżeli nie będzie powstanie, znaczy się zajdzie znowu, wprowadzą kolejne obostrzenia, ale o co chodzi, żeby znowu z tym funduszem się nic nie stało? Żeby była możliwość realizacji go na przykład w przyszłym roku, no, zobaczymy, nie? Szanowni Państwo, nie jesteśmy jedyną gminą, jedynym jeżeli by nastąpiła taka sytuacja, będzie borykał się z tego typu problemami. Co możliwe, to realizujemy. I tutaj też już mamy podpisaną umowę na realizację tej dokumentacji. Nie, tak? Tak, ale to od samej jest nam do plac, nie? Tak jak tutaj było wpisane we wniosku. No ile było ostatnio tak dużo, ale bardzo długo trwała, nie? Ale one nie będą trwają, tak jak ja powiedziałam, że czasami powstanie dokumentacji jest o wiele dłuższym procesem niż później samo wykonanie zadania, tak? No to nieważne, czy jest to zadanie milionowe, czy czasami tysięczne, tak? Po prostu procedury są przystane. A jeszcze mam dodać tej drogi, są. Przecież ja widziałam plany tej drogi, przecież one były zrobione przed mnie. Tam przecież była wyznaczona ta droga i... Ale dokumentacja, która jest nawiązana do drogi wojewódzkiej, zarówno w przypadku Piły w jednym i w drugim przypadku. Ale my wystosowaliśmy kolejne zapytanie ofertowe. Bo przy pierwszym niestety, ale żaden projekt teraz nie chciał się podjąć tego zadania. To tam takiego trudnego zadania? Tak, się nie da zrobić. Dobrze, to może będzie Państwo na następnego zadania? Nie zrobi, to musi być projektant? Do ustawienia drogi musi być projektant? Chodzi o to, żeby stworzyć projekt, bo ustawienie drogi to... Zresztą Państwo chcecie, żeby to wyrównać i wysypać tłuczniem, ale to też już jest przebudowa, też musi być dokumentacja. Dobrze, punkt piąty. Ocena drogi chodników po ziemi oraz utrzymanie porządku na terenie gminy i placów zabaw. Ja tutaj to troszeczkę skróciłam, bo mieliśmy zaplanowaną, tak jak w poprzednim roku, sesję wyjazdową. Tak, w marcu wiadomo, stało się to, co się stało, więc już absolutnie nie myślałam o organizacji właśnie w ten sposób naszego spotkania. Więc jeżeli Państwo sami na temat, jest nas tutaj dzisiaj dosyć sporo, więc jeżeli Państwo chcielibyście na temat swoich miejscowości się tutaj wypowiedzieć, to byłoby bardzo fajnie. No ja mogę zacząć od siebie, że no, liczyłam na to, że jak tą kanalizację będą na Starym Oleścu budować, to wiadomo, chodniki były demontowane, potem było z powrotem ten sam materiał był układany, że troszeczkę będzie lepiej, ale szczerze mówiąc, no, chodnik jest po prostu w strasznym stanie, natomiast ja teraz bardzo często korzystam z komunikacji rowerowej, czyli tutaj tą tak zwaną latówką sobie dojeżdżam do Rocza, więc to też już jest po prostu tak pokruszone, że też praktycznie korzystać z tego jest ciężko. No nie wiem, jeżeli na przykład jakieś mamy sobie z wózkami chcą tam pospacerować, to nie jest to proste, bo tam są takie po prostu dziury już po, że tak powiem, potworzone. A druga sprawa też jest właśnie tutaj jadąc z kierunku Kalisza, wiadomo, jest po lewej stronie, ta latówka, też drzewa po prostu wchodzą w ten pas i bardzo często te drzewa mają takie te niskie odrosty, które też praktycznie cały ten pas, ten spacerowy blokują, tak? Czyli ja przy takim ruchu, jak jest na przykład już od godziny praktycznie 4 rano, jak już dwa tiry jadą, no to tam
raczej do spacerów, to się już nie nadaje kompletnie. Także jeżeli chodzi o chodniki w Starym Oleścu, to powiem, że to są strasznie stare. Ale jesteśmy tu drugą, jako droga wojewódzka, bo to jest droga wojewódzka. I tu ja wiem, że jest zrobiona, bo myśmy widzieli w ramach stale ten chodnik, który już jest na Kwileniu. I to bardzo elegancko wygląda, tylko tu nasza rola, żeby naciskać, żeby jak najszybciej po prostu to powstało. Bo co tu więcej zrobili? No, czy jest droga wojewódzka i tu, a więc burmistrza naciskać, żeby górę naciskał, żeby to weszło. Ja również mam również na początku lipca, no, również rozmowy w tym zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej. No to 4-4-2, tak? Tak. To znaczy się, to w takim razie ja chciałam tylko uściślić, czyli jest zaplanowane, że w trakcie remontu tej drogi będą automatycznie robione chodniki. Tak, to będzie kompleksowy remont. Dokładnie, to kompleksowy. Czy przebudowa. Nie da, to no. Się a ja bym tutaj zwróciła uwagę, niech powyusuwają te suche drzewa przy drodze wojewódzkiej. No, i to, chyba też w dobie kanalizacji to wszystko padło. Też to, też pozgłaszaliśmy, tak, tylko ja właśnie chciałam procedury, że oni też muszą ogłaszać przetargi na wykonawstwo i nie potrafię odpowiedzieć, czy będzie wykonawstwo. No to już tutaj właśnie chciałam do tego tematu wrócić we wolnych głosach i wnioskach, bo tutaj na przykład u nas jak się skręca na tą drogę łączącą Stary Olesiec z Nowym Olescem przy Państwu Wróblewskich, to no tam jest takie drzewo już stare, pokruszone i tam takie wielkie kawały, bo to już tak muszę nazwać, kory i części drzewa odpadają, że to naprawdę tam już nawet zagrożenie stanowi. Pomiędzy mną a panią Czapską też jest drzewo już uschnięte z piąty rok. I na przykład tak, była taka sytuacja, że po prostu zawiał wiatr tak bardzo nagle i gwałtownie. Konar się urwał i dosłownie przeleciał przez całą jezdnię na drugą stronę na pole pana Kłuchowskiego, bo po prostu te drzewa są już tak suche, bo to nie jest kwestia uschnięcia ich na przykład w tym sezonie, czyli tym 2019-20, tylko to są już drzewa pousychane po kilka ładnych lat, nie? Także one naprawdę tutaj się boję, że po prostu zawieje kiedyś. No, tak, 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 tak. No przecież tyle razy słyszeliśmy, że było zgłoszone. No także tutaj no, troszeczkę się tych drzewów, żeby to robić. No to nie, a przynajmniej mamy szczęście, nie? No, a propos drogi wojewódzkiej, to ja tak z boku obserwując, jeżdżąc w kierunku na Wrześnie, oni tak połatali, ponadlewali to nawet na terenie gminy Kizałki, że mi się wydaje, że oni no nie kłapią się, żeby wejść z taką robotą. Bo gdyby ale wejść... kawałek drogi wojewódzkiej mamy zrobiony, nie wiem, czy to było 2 czy 3 lata temu. Od Rdzewka do Kuźni. Tak, tak, no to tu, no ale, no tutaj te chodniki, przecież u nas kiedyś tak samo chodnik, który jest tutaj pod województwo w środku wsi, to on wisi w powietrzu, tam zapadają po większych ulewach, to kostki opadają. A tutaj ta droga, jadąc właśnie w kierunku stacji uzdatniania, która jest na Józefowie, czyli od ulicy Łąkowej, to jest droga nasza gminna? Tak. Bo tam jest właśnie mniej więcej na środku taka dosyć duża dziura. Tak, zgłasza tutaj pan radny Marcin Woldański. My też mamy kłopot z wyłonieniem wykonawcy. Trzeci raz robiliśmy zapytanie ofertowe. A jeśli chodzi o zadania pocztowe, one są już na NABIP-ie, prawda? Wysyłamy też bezpośrednio do wykonawców. No bo ja bym chciała już widzieć, kiedy to zapytanie, bo tutaj wie pani co, proszę tak, że w tych NABIP-ie to jest taki bałagan w tych dokumentach, tu jest nic niechronologicznie, tu nic nie można znaleźć. Na NABIP-ie są wszystkie informacje, nawet bym powiedziała więcej. Właśnie. No to musi nas pani szkolić, jak tego szukać, bo tutaj naprawdę ja to nie mam, nie jestem w stanie nic znaleźć, nie? To prosiłabym o takie przeszkolenie chociaż, żeby pokazać, gdzie szukać na przykład takich zapytań ofertowych, gdzie szukać po prostu wyłonienia do etatu. Nie wszystkie są. Mi się też wydaje, że tutaj praktycznie biorąc to jest bardzo mało dokumentów. Mam obwieszczenia i informacje i mam dokumentów, nie wiem, no może jest ze 200, ale na przykład jest z 2009 roku, no to 200 dokumentów, to przez taki czas to na pewno będzie dużo, dużo więcej. Kiedy takie szkolenie może moglibyśmy przejść? Ale tutaj, szanowni państwo, szkolenie zajmie się WIP-u, no to już taka, że... No ale no właśnie, o to jest to, że to nie można znaleźć. Ale jak mi się już pani pokazała? No to może pani pokazać? Ale na komputerze, ja w tej chwili się nie przyszłam na szkolenie. No to w wolnych głosach i wnioskach, bo proszę, żeby pani pokazała.
Czy tutaj na temat, bo ja na przykład mam jeszcze takie pytanie do Państwa tutaj radnych. Czy w Waszych miejscowościach korzystają mieszkańcy z pracy w ZOO? Nie, teraz no, każdy ma, tam się są dzieci na podwórku. A utrzymanie ich kosztuje, prawda? Bo jak jakaś tam deseczka pęknie, czy musi być naprawione, żeby nie stanowiło to... Ale czy te place ZOO w nas nie są zamknięte? Otwarte. No ale jak to będzie, no to nie. To znaczy wydaje mi się, że na później tam przy szkole to zupełnie dzieci korzysta. Jak się powiększyła ten zakres takich tych małej architektury, to dużo osób tam dostanowiło, nie zawsze, że tak powiem, zgodnie z przeznaczeniem, ale sporo dzieciaków tam jest. No nie ma, bo szkoła zdemontowała, mamy stwierdzili, że... Nie może być tej starszej w szkole, tam szkoła wyższa, tylko po prostu była nieuregulowana stacja, nie? Czemu? Po co? Bo rejestrator z kamery był w szkole, tak? Bo stowarzyszenie wtedy jeszcze było w szkole, a kamera była na tej wieży strażackiej. No i szkoła się do mnie zwróciła, że oni tego rejestratora nie chcą mieć u siebie i po prostu kazali to zdemontować. To nie wiem, co im przeszkadzało. Bo to tylko tyle, że tam stało, nie? Dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa, nie? Przecież wtedy to co było zdemalowane, nie wiem, to był rok 2015, to wykryliśmy sprawcę. Dzięki tej kamerze, oczywiście. No tutaj na przykład w Koczu, przy ulicy tej Lipowej, korzystają tam mieszkańcy z tego placu? Tak, korzystają. I teraz to zadanie z Funduszu Sołeckiego nie dostało dofinansowania, nie? Bo na Plac Zabaw. Na Roczu mieliśmy dwa inne dofinansowania. Ja wiem, ale składane było i nie dostaliśmy w toku, tak? To pani potwierdza. Nie wiem, czy tutaj jeszcze na temat dróg. Ja bym się chciała zapytać, czy przetarg na ten chodnik na Kaczanowskiego to już jest ogłoszony, czy... Tak, jest ogłoszony. Czyli rozstrzygnięcie będzie po... A kiedy został ogłoszony? Pamiętam, w lipcu. A ja może się dopytam jeszcze o tą drogę w Gniewie i o tą drogę w Olesku, ponieważ dzwoniłam do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymałam informację, że oni nie wskazują, która to ma być droga. Jeszcze umowy nie są podpisane. I to jest dowolność, jeśli chodzi o wykonanie tych dróg i to jest w zasadzie decyzja burmistrza, na którą drogę wskaże. Do tej pory został wskazany tylko obręb, w których jest ta droga wykonywana i nie jest powiedziane, że to ma być ta droga albo ta droga. Także ta kolejność w ogóle, o której mówił pan burmistrz, też się jakoś tam nie wyniknęła. Także nie wiem po prostu, nie jak wiem, to... Ja nie wiem, z kim pani rozmawiała. No, to... zadzwoniłam do tego departamentu, który się tym zajmuje. No tak, ale ja nie wiem, ja tutaj pozostawiam to bez komentarza. No powie pani, no to jest proste. Ja teraz w tym momencie mogę zadzwonić i pani uzyska te same informacje, co ja, że umowy jeszcze nie są podpisane, że pani nie wnika, jakie to są drogi, że to mają być drogi w gminie i Urząd Marszałkowski w ogóle do tego nic nie ma, w jakiej kolejności te drogi będą wykonane i nie wiem, o dofinansowanie jakby procent dofinansowania to się już nie pytałam, ale oni do tego generalnie nic nie mają. I które gmina wskaże drogi, to te będą realizowane. Tak mi pani w Urzędzie Marszałkowskim powiedziała. Także te informacje, które podobał pan burmistrz na sesji, to tak jakby trochę mi tutaj nie korespondują, powiem szczerze. Mam zgodnie z złożonym wnioskiem. Ale wniosek został złożony, no bo tam, ale także... Ale umowy jeszcze... Pani otrzymała bardzo różną informację, ale ja mówię, po wystawiam na komentarza. Wolę to nie komentować. Nie no, tyle było powiedziane, że myślę... To bardzo dobrze powiedziane. Tutaj jeszcze na temat ludzi chodników w swoich miejscowościach. Mam sobie pytanie, czy gminowie zagrożone ten chodnik z pana drogi wejścia, czy tam jest realizowany? Pan burmistrz mówił, że tam w tym roku będzie to robione. Wyjście ze sali na
też my składaliśmy. No i teraz czekamy. Został ponowiony i jest bez echa, tak? O, krótko. To ja muszę wziąć pieniądze na to wszystko. Dobrze. Ja bym proponował na przykład, jak tu pani mówi, że skąd wziąć pieniądze, wziąć na przykład z tych imprez, co można... Ale to właśnie, ale to... Konkretne przesunięcia na Funduszu Sołeckim. I to musi być 14 dni ogłoszone. Muszą społeczne musi dostać taką informację. No i wtedy to zadanie może przesunąć, nie? Ja chciałam się wtedy, czy my możemy mieć wgląd do tego wniosku właśnie na te... O dofinansowanie tej drogi w Niniewie i w... Przekażę informację, ale jeśli chciałby. Do wglądu na przykład w Biurze Rady. Czy... To jeżeli chodzi jeszcze o... o Najwyższą Komisję Oświaty. O, najlepiej. Może mi bardziej podpowiesz, bo jak jeżdżę rowerkiem sobie tutaj właśnie od strony Nowego Olesa, wiadomo, skręcam w lewo tutaj, żeby dojechać do Wigwamów i tak dalej, to po prawej stronie jest taki moment, że jest bardzo, że tak powiem, wysadzony przez korzenie takiej sosny rosnącej. Praktycznie przy samym tym, wysadzony jest po prostu cały ten asfalt. To też jest droga gminna? Czy to, ja jak pojadę rowerem, to ja sprawdzę dokładnie, jaki tam jest numer posesji, czy po prostu, bo tam jest taki lasek i akurat jedna sosna taka już sporych rozmiarów rośnie po drugiej stronie rowu, czyli rośnie po stronie akurat od asfaltu i po prostu już całe pobocze jest, czy to po prostu to jest na drodze powiatowej? Czy by to można było usunąć? Musisz powiedzieć, jaki jest numer. Tam jest tylko jedno takie miejsce właśnie, że ta sosna tak właśnie bardzo tymi... Daleko mnie, czy tam jeszcze dalej? No bliżej ciebie. Już jak jest taka sosna. Ja przypuszczam 35, tutaj gdzieś tak jakoś przy panu... No bo tam przecież ta... To jest droga powiatowa, tak? Tak. No to tam ta nawierzchnia to chyba nie była tak dawno robiona, nie? A właśnie tam jest, no autentycznie, no przy samym brzegu jest tak korzeniami wysadzone. A podejrzewam, że woda będzie bardziej rosła, to jeszcze bardziej będzie niszczyła po prostu ten asfalt, nie? No ja kiedyś taki wniosek złożyłem do powiatu, to bym musiał wziąć na siebie odpowiedzialność za wycięcie tych drzew, nie? No tam właśnie jedna sosna, i ona tam właśnie z tymi korzeniami tak niszczy ten jeszcze koszt na ziemi. Ja bym musiał wszystkie powiedzieć, wycinkę na siebie zrobić, nie? A nie da się do tego korzenia na przykład przeciąć, żeby on dalej się nie ale to właśnie, ale to co lepiej zrobić? Wyciąć to drzewo, czy czekać, aż to drzewo zdemoluje cały ten odcinek? No ale jakby się przecięło korzeń w danym miejscu, to pierwsze korzeń dalej nie będzie, że tak. Ale tam jest kilka. To nie jest tak, że jest jedna taka multa się zrobiła, tylko tam jest taka żyła. Nie potrzeba zakładać bunt zwolnień na tym obszarze przydatne. Ale jak się poproszę ten asfalt, to znowu i który się potem jak jeżdżą samochody, to się robi coraz większe. Co jakiś czas? Wszystkie przepusty nie wiem. Dobrze, ja jeszcze właśnie mam też do Państwa rady takie pytanie, czy z tych siłowni zewnętrznych to też mieszkańcy korzystają? Ale nie okazuje, że to... Znowu samochody nie jeżdżą. To nie, że gdzieś tam jest lepiej zawsze.